powstał, żeby kupić taki zbiornik na te nakrętki plastikowe, żeby można było je sprzedać kiedyś i pieniądze przeznaczyć charytatywnie na chorobę dzieci. Przed zbieraniem jest zawsze umówione na co. Więc ale tak, my żeśmy tylko sfinansowali i przekazali to szkole podstawowej. Paweł, Paweł, powiem, drugi taki najważniejszy cel nasz to jest to, żeby wykształtować w dzieciach cechę taką charakteru, pomocy drugiemu człowiekowi. I segregacji odpadów. W tym roku zbierają dla Oli Miłosz, to jest absolwentka szkoły podstawowej numer 5. To jest mieszkanie z osiedla Wyzwolenia. W pobliżu tutaj dziewczynka mieszka na wózku z niepełnosprawnością ruchową. Także na pewno ten cel charytatywny jest tutaj głównym motywem, ale edukacja ekologiczna i porządek na osiedlu. Na pewno takie działania przez samorządy są wskazane i stawiane jako wzór, no bo na pewno brakuje takich miejsc i pojemników, jeszcze tak sympatycznie wyglądających, usytuowanych i wyglądających. Moim marzeniem to jest to, żeby było to pod każdą szkołą. Tą propozycję i ten pomysł przekazywaliśmy też innym samorządom. Nie wiem, czy uda nam się to w tym roku ze względu na sytuację pandemiczną, COVID, ograniczone środki, ale myślę, że to jest wspaniały pomysł, żeby stopniowo, z biegiem lat przy każdej szkole takie serce stanęło. Bo tak jak mówię, no, to jest takie ocieplanie wizerunku, że szkoła się angażuje w takie działania, ocieplanie wizerunku samorządu, także ja tutaj mam naprawdę satysfakcję, że panowie wpadli na taki pomysł i mogliśmy to zrealizować.